W łodziach czują się prawie jak ryby w wodzie. Żeglarze z Ostródy wyjątkowo kochają pływać, a jeszcze bardziej rywalizować. Jak każdego roku właściciele jachtów mogli się zmierzyć podczas 5 wyścigów. Sezon otworzyły majowe regaty o Puchar Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz. Następna w kolejności była impreza o Puchar Burmistrza. Swoje jubileusze 20-lecia miały Ostródzkie Dni Morza oraz regaty Morlin. Ostatnią okazją do wspólnych wojaży było spotkanie, w którym wygraną był Puchar Komandora Klubu Żeglarskiego, ale także rozstrzygnięcie rankingu sterników. Wrześniowa edycja odbyła się w towarzystwie 28 załóg. Przy słonecznej pogodzie i wietrze 3 w skali Beauforta został rozegrany jeden bieg długodystansowy wokół Wyspy Orzechowej. Od tego roku organizatorzy zezwolili w tych regatach na stosowanie dowolnego żaglowania, co oznacza możliwość używania dużych żagli, takich jak spinakery czy genakery. Dzięki temu na Jeziorze Drwęckim zrobiło się bardziej kolorowo. Zwycięzcy poszczególnych klas otrzymali puchary i dyplomy. Komandor klubu wręczył również statuetki za wspaniałe prowadzenie, zabezpieczenie i organizację komisji regatowej, ostródzkiej drużynie wodnej oraz kierownikowi klubu. Najlepszym sternikiem sezonu 2012 został Jerzy Tracz na jachcie Graszka, który zwyciężył również w klasie T3. W pozostałych klasach najlepsi w tym roku byli w T1 Tomasz Kopytko na jachcie Sportina, w T2 Paweł Nowicki na jachcie Kratos, w klasie otwartopokładowej Piotr Bokota na jachcie Redman Susz, a w klasie Focus 650 Cezariusz Wróblewski na jachcie Sparrow. Żeglarze serdecznie podziękowali wszystkim, którzy pomogli przy organizacji tegorocznych imprez, a zwłaszcza sponsorom, bez których regaty nie doszłyby do skutku.